Bardzo. Siedzisz, nie? Jest wokół was taka sfera buforowa, nie? Nikt nie waży podejść gdzieś. Sądzę, że wy tam siedzicie kawałek dalej na tych swoich pierwotnych ławkach i gdzieś tam przysłuchujecie się tej rozmowie, nie, może nie jakoś ostentacyjnie, no, ale gdzieś tam ją trochę słyszycie, nie? Żeby też jakbyście chętnie wiedzieli. Chętnie sobie posłucham. Tak, rozmowy starego diabła z młodym. Więc Colin na ciebie patrzy, Edwardzie. I mówi... Powinienem to powiedzieć, ale jak to powiem, to pewnie uważasz, będziesz uważał, że jestem śmieszny albo... No nic, ale... Przepraszam cię, Edwardzie. No ale naprawdę. Naprawdę? Chorujesz na raka? Ile ci zostało tydzień? Nie, na nic nie choruję, Edwardzie. Wiem, że... Może oszalałeś? Mnie to wmawiali całe życie, że oszalałem. Nie zauważyłeś, jak zamykałem się w moim pokoju po tym, jak łuiłeś mi skórę tylko po to, żeby uciec od ciebie jak najdalej, co popchnęło mnie potem do wielu różnych dziwnych czynów, za które prawdopodobnie w Australii mógłbym 3 razy otrzymać dożywocie, chociaż prawdopodobnie ktoś strzeliłby mi w tył głowy, bo byłoby szybciej rozwiązać ten problem mnie za wszystko, co tam zrobiłem przez ciebie. On kiwa głową i robi coś, co cię zaskakuje. Robi z jednej strony coś, co robił setki razy. Kładzie ci dłoń na ramieniu, ale ty wiesz, no, choć nie masz wysokiej inteligencji emocjonalnej jako Edward, to jednak wiesz, że ten jeden raz, pierwszy raz w życiu, masz 45 lat i pierwszy raz twój ojciec kładzie ci dłoń na ramieniu na zasadzie jestem z tobą. Jakby takim... Jakby mógł powiedzieć, synu, ja to wszystko rozumiem. To nie ma znaczenia. Colin, cokolwiek mi teraz powiesz. Ale jeśli tutaj jesteś, żeby uratować moją córkę, to lepiej, żebyś się na coś przydał. Bo serio, strzelę ci prosto w plecy i nawet nie mrugnie mi powieka. Kiwa głową, zabiera tą dłoń. Wiem, że to nie ma żadnego znaczenia i nigdy nie łudziłbym się, żeby miało... Widzisz, ja bałem się nawiązać z tobą kontakt. Wiedziałem, że to tak będzie wyglądać i wciąż był we mnie ten żałosny nędznik, którym byłem, który bał się, który wolał to uniknąć, wmówić sobie, że i tak byś się ze mną nigdy nie chciał spotkać. Tato, co to za pierdolenie jest? Spójrz na moją twarz, widzisz tę bliznę? To jak miałem 12 lat, twój prawy sierpowy. Spójrz na tego zęba, pokazuję mu jednego ułamanego. To jak miałem 15 lat. Twoja pałka policyjna. Pokazać ci więcej? Nie. Jakby widzisz, że masz go tym, nie? Że jakby on się zmienił i to jest ten, wiesz, ten punkt nacisku, który nikt by wykorzystał, który nikt by od razu zobaczył, nie? Że możesz go po prostu zmiażdżyć wspominaniem tego, nie? Jak po prostu takiego małego piskosza, nie? A to w ogóle nie jest moją intencją teraz. Wiem. Słusznie, tak. Właśnie gdzieś tam nikt się dobija, rozwal go, tak. Nie? Ale nie. I wiesz, on jakby patrzy na ciebie i mówi, wiem, że nie można zmienić czegokolwiek, co przez tak wiele lat się robiło i nie można stać się nagle dobrym człowiekiem, ale można przestać robić złe rzeczy, to co powiedziałem i ja żyję, jeszcze żyję i może się to niedługo skończy, nie wiem, ale... Każdy dzień, w którym wstaję i po prostu mogę coś dobrego zrobić, albo przynajmniej nie robić czegoś złego, jest dla mnie czymś, co po prostu powinno być. Nie traktuję tego jako od pokutowania za grzechy, zmiany samego siebie, czy próby naprawienia i zrekompensowania światu tego, co zrobiłem, bo tego nie zmienię, Edwardzie. Nie zmienię tego, co zrobiłem tobie. Nie zmienię twojego życia, które zniszczyłem na samym początku. Ale to jesteśmy prawda. Tutaj i teraz. I możemy tworzyć rzeczywistość na nowo. Nie wiem, tato, kto pisze ci te teksty. Ale są dobre. To nie o to chodzi. I... Właśnie chodzi o moją córkę. Chodzi wiesz coś chociaż przydatnego Edwardzie. Na jej temat? On jakby nie odpowiada ci na to pytanie, jakby odpowiedział na to pytanie, chciał cię zanęcić, żebyś nie kończył z nim na razie rozmowy. I on mówi do ciebie,
To chodzi także o ciebie, Edwardzie. Co masz na myśli? To, że jestem twoim jedynym synem? To, że przewyższam cię na każdym polu? Nie przewyższasz, Edwardzie. Kontynuujesz moje dzieło. I patrzę na ciebie. I to jest trochę... To nie jest oskarżające. Nie byłby na tyle bezczelny, żeby patrzeć na ciebie oskarżające, ale to jest suche, gorzkie spojrzenie. Nic nie rozumiem. Nie rozumiesz? Nie. Nie rozumiesz. Jestem bardzo tego? Prostolinijnym człowiekiem. Edwardzie... To zabrzmi, jakbym ci coś wytykał. Nie robię tego, bo sam bym coś zrobił lepiej, ale dlatego, że jakby ktoś tak spojrzał obiektywnie, to najpierw by mi powiedział to wszystko, co ty mi powiedziałeś, a potem by powiedział tobie, że nie zaopiekowałeś się swoją żoną, że nie stworzyłeś rodziny, że najpierw zdecydowałeś się na dziecko, a potem zraniłeś to dziecko i to fizycznie zraniłeś, a później oni jakby, on jakby widzi, że ci, ale jakby dalej, nie? On z kolei jakby wbija tą szpilę, a później pozwoliłeś, żeby oni odjechali, żeby one odjechały. Nie interesowałeś się nimi, dałeś się sterować tej żałosnej kreaturze, która czasami pojawia się w tobie, której wciąż nie rozumiem. Gdzie nie byłeś, kiedy jej się stała krzywda? Byłem ja ci czyniłem krzywdę, a ty nie obroniłeś swoje dziecko przed krzywdą. Bo mnie nie było. Krzyczy tak w jego stronę. Dlaczego cię nie było? Bo uciekłem przed tobą. I ta kreatura, o której mówisz, ten imbecyl, to on doprowadził do tego wszystkiego. Przez to, że bałem się ciebie przez większość mojego życia i schowałem się w mrocznej, ciemnej klatce, bardzo daleko, bardzo głęboko. A te kilka krótkich chwil, kiedy udawało mi się z niej wydostać, były jedyną szansą na to, żebym mógł być z moją rodziną, ale to było za mało, bo potem wracałeś ty i twoje wychowanie. Pierdol się, tato, to wszystko jest na tobie. To nie była moja wina. Tak, Edward, ja mam się pierdolić, ale ty żyj tak, żebyś ty nie usłyszał. W takim wieku jak ja od swojego dziecka pierdol się, tato, rozumiesz? Ja jestem dnem, jestem zerem, jestem spisany na straty. Ale krzyczę na ciebie, dlatego żebyś ty kimś takim nie był, rozumiesz? Żebyś nie dołączył do mnie, do tego żałosnego klubu. Jakby masz wrażenie, że zbliżył się do tego tonu, którym jakby kiedyś na ciebie krzyczał, ale jednocześnie w tym pobrzmiewa zupełnie co innego. Mam absolutnie odwrotne plany niż to, co powiedziałeś. Będę z moją żoną, jak to się wszystko skończy, i z moją córką. A ktokolwiek stanie mi na drodze, czy to będziesz ty, czy będą to szwadrony z tamego piekła, wszystkich ich pozabijam tu na miejscu. I zatańczę na ich grobach, razem z moją żoną. No dobrze. Nie będę ci opowiadał mojej historii, bo pewnie nie chcesz jej usłyszeć, ale gdybyś chciał pogadać kiedyś, to możesz. Edwardzie. Co wiesz o mojej córce? Jakby on znowu, na razie jeszcze nie przechodzi do tego tematu. Jeszcze jedna rzecz. Ktoś mnie kiedyś o coś poprosił. I nie spełniłem tej prośby, bo po prostu nie chciałem i... Pamiętaj zawsze, że nazywasz się Edward Cage, nie Nicolas Cage. Twoja żona mi o tym wszystkim opowiedziała. Evie, to znaczy twoja matka. Jakby widzisz, że jakby on jest o krok, żeby się w tym momencie rozkleić, nie? Pierwszy raz. Nigdy nie widziałaś, żeby on płakał. Nigdy. Ani razu.
wychowałeś się w domu, w którym mężczyzna nie płacze, bo nie jest babą. Nie? Ale widzisz teraz, że on jakby jest bliski tego. Twoja matka... Przed... Wiesz, ona przez całą ciążę była w nie najlepszym stanie i poprosiła mnie, żebym kiedyś dał ci pierścionek zaręczynowy, który ja jej dałem, żebyś ty mógł się oświadczyć swojej przyszłej żonie i tego nie zrobiłem. Znałem, że nie zasługujesz na to, żebyś miał mój pierścionek zaręczynowy. Nie wiem pewnie nawet, czego chcesz, ale ci go daję, bo nie jest mój, tylko nosiła go na palcu twoja matka, która była lepsza od nas wszystkich razem wziętych. A po drugie, żebyś pamiętał, żeby nie ten pazur, który jakby pokazuje na ten, co nosisz, nie to coś ci przypominało, że jesteś jakąś kreaturą, tylko żeby to jakby... Podaję ci taki bardzo prosty, ubogi wręcz pierścionek. Powiedziałbyś może nawet, że złocony, a nie złoty. To ci przypominało, kim jesteś. Wyrzuć mnie z pamięci, jeśli chcesz. Zapomnij o Colinie Cage, ale pamiętaj, że jesteś synem Evie Cage, która była najlepszą osobą, jaką poznałem w swoim życiu i którą ja zniszczyłem. Rozumiesz? Nim zniszczyłem ciebie, zniszczyłem ją i to ona przeze mnie umarła, rodząc ciebie. I jakby ty słyszysz, on przez całe życie cię oskarżał, że to ty zabiłeś matkę. Teraz słyszysz, jak on mówi, to ja ją zabiłem, to przeze mnie ona umarła, rodząc ciebie. Przez to, że ją niszczyłem latami. Masz, jakby on, już jak widzisz, jest o krok od rozpłakania się, wstaje i podchodzi do okna, jeszcze podając tobie ten pierścionek. Biorę go oczywiście. Zakładam... Albo to jeszcze nie ten moment, żeby go założyć, ale chowam go do jakiejś bardzo głębokiej i ukrytej kieszeni, żeby był tam bezpieczny. Traktuję go jako artefakt, relikwię po mojej matce. Podchodzę do mojego ojca, jak on stoi przy tym oknie. Bardzo ciężko. Tutaj, jak on prowadził ten monolog, to rzadko kiedy jako Edward nie wiem, co powiedzieć, bo moją strategią jest przegadać, przekrzyczeć, zastraszyć. A ten człowiek jest zbyt żałosny, żeby to robić. Gdzieś to moje czarne serce, jak słyszało te jego słowa, to gdzieś tam krwawiło. Na myśl o tym, jaki ciężar on nosi na swoich barkach. Teraz ja mu kładę rękę w takim razie na ramieniu. Podobny sposób, jak on to zrobił kilka chwil temu mnie, gdzie to jest taki synowski, nie ojcowski, ale synowski gest. Na zasadzie tata. I ten gest wyraża mniej więcej taką myśl. No nie znaczy, że się dogadamy. Nie znaczy, że będziemy się kochać jak ojciec i syn, taką właśnie miłością rodzicielsko-dziecięcą. Ale łączy nas moja córka, zemsta na ludziach, którzy uczynili z jej życia piekło. I skoro już wsiadł do tego pociągu, to może albo patrzeć się za szybę i szlochać do własnego odbicia w refleksie tej szyby, albo może sięgnąć za jakiś czas po tę strzelbę czy inne środki przymusu, które wyrobił sobie przez te wszystkie lata i spuścić komuś porządny łomot. A potem może sami sobie damy po pyskach i będzie między nami git. To wszystko wyraża ten jeden mój gest, co ja teraz powiedziałem. Jakby, wiesz, skonkludowałbym to. Ja sądzę, że w ogóle ta rozmowa jakby toczyła się dłużej przez ten jeden i drugi pociąg, te dwa pociągi, które jechaliście, ona była taka trochę dłuższa, bardziej poprzetykane momentami ciszy. Za chwilę przejdziemy, jak już wychodzicie z pociągu i idziecie w stronę Raszacza, te ostatnie 5 kilometrów, ale sądzę, żebym skonkludował tę rozmowę jeszcze tym, że jakby on patrzy na ciebie i jakby mówi to, co ojciec Cage może powiedzieć do syna Cage'a. Twardym głosem mówi do ciebie: rozwalimy tego skurwysyna. Nic z niego nie zostanie. I ty wiesz, że on mówi o Faci. Kiwam głową, bo tutaj już słowa są zbędne. Czas, żeby przemówiły noże, pistolety i inne. Czy ja słyszę tę deklarację jego? Sądzę, że tak, bo to już jest ten moment, kiedy ten wasz drugi pociąg dojeżdża do takiego malutkiego miasteczka i się zatrzymuje powoli. To w takim razie, zbieracie. jak słyszę, to jakoś tak wysiadając z pociągu i tak oddaję mu amunicję do strzelby. Tak patrzę trochę, wiesz, zdziwiony, nie? Ale jakby nie komentuję, jakby...
Jakby, wiesz, może nawet to jest taki uśmiech na zasadzie, mądry ruch, nie, że wtedy to zrobiłeś, że on by też pewnie tak zrobił, nie, bo nie wiadomo o co chodzi, jak ktoś taki się pojawia i lepiej zabrać mu naboje. Moi drodzy, Arandelowacz, małe miasteczko, to jest coś na pograniczu właśnie wioski i miasta, trochę brukowanych ulic, ale już gdzieś na opłotkach zwykłe obejścia. I to jest tak, że wy wysiadacie, dużo osób się wytacza już z tego jeszcze bardziej takiego wyłożonego takim drewnianym linoleum, pociągiem, dość już takim naprawdę niskim poziomie. Ludzie się rozchodzą, widzicie, że tutaj po prostu w tym Arandelowaczu się jakby koncentruje tutejszy tranzyt i ludzie się rozchodzą na różne strony. Chyba nikt nie idzie w tą stronę, co wy, czyli do Raszacza, bo tych wiosek jest tutaj dużo. Wy jeszcze zauważacie jedną małą rzecz. Otóż oprócz tej strzelby, którą ze sobą ma pan Colin Cage, zauważacie, że jakby wsadza tą amunicję i widzicie, że jakby on ma spodnie garniturowe, ma koszulę, no normalnie jakby ma garnitur, a za tym pasek ma normalnie do tych spodni garniturowych taki kowbojski. Ma dwa kolty, jeden po lewej, drugi po prawej i przez cały pasek są przeciągnięte jakby naboje, nie? No. W takie małe wkładki, nie? Robi wrażenie. No to co, w tamtą czy w tamtą? Widać kościół? Widzicie, są jakby takie tabliczki. Mimo, że one są pisane w jakimś innym alfabecie, to jest jakiś chyba rodzaj cyrylicy czy cholera, mm-hmm. Wie co to jest. No, ale wiesz, ale chyba to prostu... Oraszacz jakoś tak to się tam wam składa, że z tych różnych dziwnych nazw jedna najbardziej by pasowała, że to jest Oraszacz. No, daleko? 5 kilometrów. Jest właśnie gdzieś koło 15, więc jeszcze przed zmrokiem powinniście tam dojść. Piękne pola, widzicie tam dalej wzgórza się roztaczające, gdzieś dalej lasy. Sielsko spokojnie, idziecie, oczywiście rozumiem, że bagaże jakieś tam, nie wiem, czy raczej nie braliście na przykład tutaj ze sobą części symulakrum, rozumiem, nie? Myślę, że nie, jakby 5-kilometrowy spacer nie brzmi dobrze z symulakrum. Mhm. Mówiliście coś wcześniej. Nie moglibyśmy jakiegoś samochodu załatwić? To znaczy? Nie, no, słyszałeś, jak nie przesadzałem. Miała podróż nie, samochodem. Nie, wy, ja pamiętam, że wy kiedyś składaliście może mają jakąś ciężarówkę tutaj. Będziecie trzymać części symulakrum w banku. Więc na przykład ja rozumiem, że mogliście na przykład do sejfu w Zagrze, w Belgradzie to odnieść symulakrum, jakieś inne. Tak, to jest dobry pomysł. Można je było tam zdeponować. Tak, więc słuchajcie, no to te 5 kilometrów możecie przejść na piechotę, tutaj jakby prościej będzie tak niż chodzić po ludziach, większość pewnie tutaj nie zna języka. To zresztą wolicie... Chodziłeś kiedyś w lakierkach? Macie tak obolałe tyłki, że raczej wolicie się przejść, więc moi drodzy, to nie jest duży dystans, w jakąś godzinkę niecałą powinniście tam być. Przechodzicie i piękny widok właśnie dookoła. Widzicie, że naprawdę tu jest taka sielska, miła atmosfera. Patrzy na was jeszcze Colin, ojciec Edwarda. Jakby wciąż nie odpowiedział na to twoje pytanie, Edwardzie, dotyczące Kateriny. I on tak w końcu mówi, co do Kateriny, to rozumiem, że wy nic nie wiecie na jej temat, nie? Wiem, że została porwana. To zależy... Dawaj, Luka. O co pytasz? To zależy o co pytasz. Może nie wiecie, że tutaj ma się znajdować. Jak tutaj trafiła? Wysiadła z Orient Expressu razem z Facią. Z tego, co mówili ludzie, to wyglądała już normalnie. To znaczy, że wyglądała jak 19-letnia piękna dziewczyna, a nie jak staruszka. I... po prostu z tego, co się dowiedziałem, to ten Facja wypytywał o Oraszacz. A jak dowiedział się, jak tam się dostać, to... przebył podobną drogę co my, przynajmniej jeśli, nie wiem, nie chciał zmylić tropów, że się wypytywał o Raszacz, a pojechał gdzieś indziej. Może on też sprawia tego księdza, albo chociażby prędzej czy później do tego dotrze. W jakim celu miałby tutaj przybyć jeszcze z takim, co my mamy, córką Kejwa? Też poszukuje simulakrum? Tak, chociaż. Tak. A czy wiadomo, jak dawno tutaj dotarł? No, ma nad nami jakieś 2 do 3 dni przewagi.
Jakoś bardzo dużo, ale jednak. Może wystarczyć. No dobra, zobaczymy, jak się to rozwinie. Ta kanalia ma tak okropny ryj, że na pewno ktoś go widział i zapamiętał. Wystarczy, że rozpytamy miejscowych. A umiesz po miejscowemu? Zakładam, patrzę w tym momencie na ojca Edwarda. Zakładam, że chyba pan umie, skoro się wypytywał o córkę. No jakby wyjmuje i widzicie po angielsku rozmówki angielsko-serbskie. Lepsze to niż nic. Nie, daj, żebym mi to był poli... Nauczę się kilku. Jakby on zrobił takie... I to był jakby chyba pierwszy w ogóle w życiu wasz taki moment, taki ojcowski, że jakby nie wiesz, a ty mu wziąłeś to, nie? A miało to swój taki mały urok, nie? A, ale jakby szybko poszliście, jakby przeszliście dalej, nie? I moi drodzy, Oraszacz. W końcu przed wami pojawia się ta wioska. No i to jest naprawdę spora wieś. Tych chałup jest tutaj, no... kilkaset może nawet, w sensie może 200, 300, może nawet więcej. To jest taka największa możliwa wieś, nie? Taka potężna wieś. Tak byście ją określili. Słońce chyli się już ku zachodowi i wszystko jest wokół takie pomarańczowo-złote, przez co patrzycie na to, abstrahując od tego, co przeszliście, abstrahując od tego, do czego dążycie, tutaj naprawdę jest po prostu ładnie. Byliście w Paryżu, w Wenecji i tak dalej, a tutaj jest tak spokojnie. Widzicie te kryte strzechą domy, które są przysypane śniegiem. Widzicie ludzi, widzicie dzieci, które uciekają przed wami. Tutaj tak rzadko przychodzą obcy, że jak dzieci widzą obcych, to uciekają przed nimi. Widzicie ludzi, którzy patrzą na was, ktoś się do was uśmiechnął, zdjął czapkę. Ktoś inny jakby przeżegnał się na zasadzie takiego pozdrowienia. Wchodzicie w tą wioskę i widzicie, że tutaj ludzie żyją inaczej. Tutaj żyją rytmem Oraszacza, a nie rytmem świata, nie rytmem dni, tygodni, weekendów i tak dalej. Moi drodzy, sądzę, że kierujecie się do kościoła pewnie, tak? Mhm. Dobrze. Z łatwością widzicie taką niewielką, drewnianą wieżę z jednym bodaj dzwonem. I faktycznie widzicie kręcącego się przy obejściu tego prostego drewnianego kościółka księdza prawosławnego. Kościół, przepraszam, katolicki? Czy prawosławny. Prawosławny. Serbia jest absolutnie prawosławna. Katolików, no jest tutaj niewielu raczej, więc to jest ksiądz prawosławny. Też no, słyszeliście o żonie, więc jakby no, ksiądz prawosławny no, może mieć jakby legalnie żonę. Mężczyzna jest tak gdzieś koło 60, w wieku podobnym co doktor Todorowicz, więc wydaje wam się, że faktycznie mogli być na przykład kolegami z roku na studiach. No, wygląda dość emblematycznie dla swojego stanu, czarna sutanna, krzaczasta, siwa broda, takie specyficzne nakrycie głowy, krzyż, wisiorek z krzyżem. Widzicie, że właśnie zajmuje się taką tablicą z ogłoszeniami, gdzieś tam coś zdejmuje, coś tam poprawia i jakby wy się zbliżacie do niego. On jakby okutany jest jeszcze w taki płaszcz, no bo jest wiadomo zimno bardzo. Patrzy na was, uśmiecha się, widać, że absolutnie jesteście no, gośćmi zagranicy, nie? Więc mówi do was od razu po angielsku. A pochwalony, drodzy. Ja już chciałem mu po łacinie tak ładnie opowiedzieć, a potem spytać, czy zna ktoś język. Pochwalony, ojcze. A czy ojciec Christian Filipowicz? We własnej osobie. Gość dom, Bóg dom. Panowie do mnie? Jak najbardziej. I przedstawiam siebie i tutaj pozostałych. I mamy do ojca sprawę niecierpiącą zwłoki. I tutaj wyjmuję list od kustosza. No jakby tak patrzy, nie? Bo już jakby to słońce powoli zachodzi, mruży oczy. O proszę, przyjaciele doktora. No, jak najbardziej. I tak bym panów zaprosił do środka, bo to przecież nie wypada tak tutaj między kurami i tak się uśmiecha, mimo bardzo że kur tu nie ma, rozmawiać. No ja zapraszam do mnie na plebanie, pogadamy, porozmawiamy, zobaczymy, tym co tam panowie bardziej, że mają. Podróż tutaj była nie lada wyzwaniem. Mhm. Wiesz co, ja się to prawda. Ja się odruchowo rozglądam jeszcze tutaj, jakby wiesz, zanim wejdziemy do środka, odruchowo rozglądam się, czy przypadkiem nie zobaczę gdzieś kogoś,
jakichś zbyt wścibskich, interesujących jakiegoś się nami... faci na ulicy. Coś w ten deseń. Słuchajcie, no, powiem tak, to jest... jako takiego, ale kogoś, kto by wyglądał jak jakiś pomagier taki. To jest wioska na prowincji Europy, więc, no słuchajcie, no trudno, żebyście nie przyciągali wzroku, ale żeby ktoś był wychodzący poza tą wiejską ciekawość, nie powiedziałbyś, żeby ktoś, wiesz, taki gdzieś spod cienia spoglądał na was, wiesz, nie, raczej to są takie, raczej ci ludzie, którzy na was patrzą, są bardzo w tym prostoduszni i bardzo widoczni, więc absolutnie... Ale wiesz co, ja go jeszcze zapytam, zanim wejdziemy, czy ktoś ostatnio przyjeżdżał do Roszacza poza nami z Włoch? Wie pan? Nawet tak, właśnie to ciekawe, bo zazwyczaj my mamy gości, wie pan, raz na rok, jak przyjedzie jakiś fascynat, oczywiście poza naszymi tutaj lokalnymi, ale jakby mówi to prowadząc was do siebie, poza tutaj jakby Serbami i innymi jakby ludźmi z kraju, ale z zagranicy to ktoś raz na rok i to nie w każdym roku przyjedzie. A wie pan, ostatnio, chyba przedwczoraj, jeśli się nie mylę, pojawił się taki Włoch, chyba z córką, piękna dziewczyna, no źle powiedziałem, zjawiskowa dziewczyna, to... To na pewno takie... nie była jego córka. Tak się składa, że nasi znajomi. Aha, a to przepraszam, nie wiem, no nie dopytywałem, ale tak zrozumiałem. To skomplikowane, myślę. No ja krótko tutaj, tylko na chwilę, na herbatę wszedł. Ta jego córka taka, no dobrze, przepraszam, znaczy ta dziewczyna bardzo taka małomówna, w zasadzie nic nie mówiła, a... Tak się nie widzi ksiądz podobieństwa? Ona zjawiskowa, ja jestem zjawiskowy, nie widać podobieństwa? Linia oczu, nos, usta, ma to wszystko po mnie. Fryzurę ma po matce akurat. A, rozumiem. I głos. Rozumiem. Ale to nie wiem, czy jakby wchodzicie do środka, nie? On jakby na chwilę przerywa, dlatego że jakby w środku jest jego żona. I on jakby mówi, a pozwólcie panowie, przedstawię, to jest moja żona Anna. Ona tak patrzy na was, trochę zaciekawiona, trochę niezadowolona, że jakby jacyś goście się zwalają już nie najwcześniejszą porą do domu. Ubrana jest w tradycyjny taki serbski strój. Jest wyraźnie młodsza od swojego męża. On jest gdzieś tak koło 60, ona jakby raptem po 40. Ale się wita z wami, tak patrzy na was. Staram się, wiesz, roztoczyć urok osobisty i jakoś tak rozładować atmosferę, żeby spojrzała na nas bardziej przychylnym okiem, nie? Aha. No to jak zaczynasz taki... Zaczynasz taki small talk, to ona takie jakby coś tam, widzicie, ma przygotowane pod ręką, bo to jest no, pleban, więc tutaj goście pewnie przewijają się bez liku, więc zawsze ma pod ręką jakieś ciasto i jakąś herbatę, no bo to nie wypada, żeby tak o suchym pysku gościć u plebana, więc to kładzie i tak mówi i to jest takie żarcik, ale złośliwe. A nikt nie okradł państwa panów po drodze? Nie, ale chętnie byśmy się gdzieś zatrzymali, bo hotelu to chyba pewnie nie ma. A to dobrze, że panów nie ukradł nikt, to znaczy, że panowie nie spotkali ciganów. Czego? No. Jakby ten ksiądz taki zrobił mnie. A, no proszę. Christianie, rozumiecie panowie, oni tutaj mają niedaleko nas obóz, ci cigani. Tacy są, to rozumiecie panowie, to powróżą za pieniążki, a jak nie powróżą za pieniążki, to pieniążki sami podwędzą, ale co ja mogę mówić, co ja mogę wiedzieć, pójdę jeszcze zaparzę herbatę. Dobrze, Christianie? Tak, Ano. Ja na jakby odchodzi. Czy pomóc pani w czymś może? Nie trzeba, rozmawiajcie panowie, rozmawiajcie. Jakby ona idzie do kuchni. Przepraszam pan. Księdza żona ma jakieś włoskie korzenie? Sprawia wrażenie Włoszki, co nie Luka? Tak. No, troszkę taka ładna Włosi kobieta. Włosi też nie lubią cyganów? Powiedzieć. Co ty masz, Manny, z tymi cyganami? No właśnie się zastanawiam, co z tymi cyganami. Nie w porządku. Anna ma może, bardzo może mają ze sobą charakter. Jakąś wiedźmę, która nam powróży. No ale panowie, myśmy chyba tutaj nie przyszli w sprawie cyganów, prawda? Nie wiadomo, bo nie wiadomo jeszcze dokąd się udali... Państwo, którzy byli przed nami, bo monsieur, mon père, wie pan, ojcze, tutaj jakby historia jest tego rodzaju niestety bardzo przykra, poza tym, że przybyliśmy jakby w innej sprawie również, to tak się składa, że owa młoda dama, która towarzyszyła temu starszemu Włochowi,
została przez niego wcześniej uprowadzona i tutaj obecny z nami ojciec chciałby ją uwolnić spod wpływu tego nikczemnika i zapewnić jej bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, dorwać gościa, jakby odzywa się Colin. Dość mniej mówiąc ogródko, jakby, no, mówiąc prościej. A widzicie, tak, że... Dziadek. 100%. Urwać mu dupę tuż przy głowie. Gespady. Jakby on się przeżegnał, nie? Jakby ty, w tym domu się nie mówi takich słów. A to przepraszam, znaczy no... Ja... Ale ja niczego... Przepraszam panów, jeśli ja nie zareagowałem, może powinienem, ale nie widziałem żadnych oznak, żeby... Ojcze, nie miał skąd ojciec wiedzieć. No, dziewczyna trafiła pod zły wpływ. Człowiek jest przebiegły i niebezpieczny i nie mógł ojciec przewidzieć. Natomiast dlatego ksiądz... nie traćmy czasu na pogaduszki, tylko jeśli ksiądz wie, gdzie oni mogą teraz być, proszę nam to wyjaśnić. To może być kwestia życia tej młodej osoby. Nie wiem dokładnie, gdzie mogą być. Jedyne z tego, co wiem, to... pytali o las przede wszystkim, bo... Znaczy pytali, to ten mężczyzna pytał, bo tak jak mówię, ta dziewczyna za dużo się... W zasadzie w ogóle się nie odzywała. Wydaje mi się, że jakby sugerował, jakoby był zainteresowany przejściem przez las, aby dalej udać się... Znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie powiedział tego wprost, ale tak mogłem się domyślić, przynajmniej znając ten teren, bo za lasem jest takie wzgórze Kosma i to szczyt, jeśli ktoś lubi się wspinać po górach, to może być to dla niego ciekawe, więc ja myślałem, że oni po prostu idą na przechadzkę w góry, ale on głównie się pytał o ten las. Co tam jest na tej górze? Jakaś świątynia? Nie. Jaskinie na przykład? Znaczy, tak jak mówię, ja tylko domniemałem, że jemu chodzi o Kosmaj, bo tak jak mówię, on się pytał głównie o las, który jest między Oraszaczem a Kosmajem, ale o sam Kosmaj nie pytał. No i później poszli w las i już nie wrócili, więc pomyślałem, że po prostu no, wioski są po różnych stronach lasu, więc po prostu znałem, że pewnie... I to się wydarzyło ile? 2 dni temu? No gdzieś około 2 dni temu. Mój Boże, ale to jest straszna historia. Nigdy się u nas takie rzeczy nie zdarzają. Nigdzie się nie zdarzają, dopóki się nie zdarzą, więc... No tak, ale rozumie pan, no jednak to nieduże miasto, no my tutaj żyjemy swoim życiem i... Czy jest to jakiś posterunek policji? Nie. Po co ci policja, Manli? Mamy najlepszego policjanta w całym Oberonie. Tak spoglądam na Colina. Powiedziawszy... On jest starszy, ale widzicie, że jakby on jest wciąż krzepki, nie? On jest wciąż na tyle, na ile może być w formie, albo przynajmniej ta adrenalina w nim zbiera, widzicie, że zaciska knykcie, ma aż pobielałe. I jak możemy ich dorwać w takim razie? Czy ten człowiek z tą dziewczyną, czy był ktoś jeszcze z nimi? Nie. Oni przyszli sami. Rozumieją panowie, no oni mogą być w tym momencie... Gdziekolwiek. Dość daleko i można cyrklem by to odrysować, bo mogli pójść w różne strony. Wiedzą panowie, tak szczerze powiedziawszy, to... No oni poszli do tego lasu, bo... Bo są podróżnymi, ale mieszkańcy za często do tego lasu nie chodzą, różne historie krążą, ludzie zazwyczaj boją się miejsc, które są im obce, chociaż staram się to wykorzenić, bo w tym lesie według mnie nic strasznego poza wilkami nie ma. Ale są zapewne jakieś legendy z przeszłości, ze starożytności być może, które... Trochę tak. Ze starożytności nie, ale bardziej takie, wie pan, no takie historie znajdzie pan w wielu wioskach w całej Serbii, nie tylko w Serbii zresztą. No natomiast poszukiwanie ich byłoby w tym momencie bardzo trudne, pada śnieg, więc... Ale czego boją się ci ludzie? Jakie to historie krążą wśród ludzi? Na temat lasu. Panowie, nie traćmy naszego czasu. Ale to może historii. Być dla nas ważne z uwagi na to, że jesteśmy poszukiwaczami rzeczy związanych z kultową, folklorem
historią, to też będzie dotyczyło tej sprawy, drugiej sprawy. To nie jest jakkolwiek związane z lokalnym miejscem, to są typowe wierzenia, które się zakorzeniły ze względu na wiarę pogańską, o jakichś duchach i tak dalej. To nie tak, że jest jakaś konkretna historia związana. Ale wspomnę, tak nalegałbym, bo to może być związane z przedmiotem, o którym za chwilkę ja mówię, że po prostu ludzie się boją, że z ciemności wychynie duch, wampir albo smok, albo coś jeszcze innego, ale to nie tak, że tam krążą legendy, że jest tam konkretnie jakiś potwór, albo jakaś historia się zdarzyła. Rozumiem. Rozumiem, pan, tak jak dzieci boją się ciemności. Nie zdziwił w tych legendach. Wspominam, mając cyganie. Na myśli wszystko, co nas spotkało, tak mówię, ani wampir, ani smok by nas tutaj nie zdziwił. Ci cyganie, o których pan wspomniał. Zaczęliście słyszeć gwizdanie ze strony kuchni. Tak jak wybierz. Czy oni gdzieś tutaj mają obozowisko swoje? Czy przybyli niedawno? Jak często? Czy oni są częstymi gośćmi tutaj? Ojciec Christian posłał ciężkie spojrzenie w stronę kuchni, z której dochodzi to takie beztroskie gwizdanie. I mówi: no, obozowisko to może niewłaściwe słowo, raczej no, taka wieś. No. Tak, faktycznie mamy tutaj społeczność, tak jak my mówimy, cygani. Po waszemu to chyba Romowie. To bardzo dobrzy ludzie, chrześcijanie. Mieszkamy dość blisko siebie, to jest zaledwie parę kilometrów stąd. Często się spotykamy ze sobą. Z tego co wiem, nawet dzisiaj ma przyjść do wioski paru cyganów, w tym też ich taka nestorka całej tej wsi, chociaż ja tego nie pochwalam, bo jakieś chcą jakieś głupstwa takie na pozór pogańskie odprawiać, żeby deszcz padał, żeby były dobre dobry posiew na wiosnę. Przesądy jednym słowem. Ale to jest bardzo wpadkowe i u nas, i u nich to się zdarza, ale ogólnie to są chrześcijanie. Ja takiego już czasu organizuję wspólne spotkania na nabożeństwach, też takie towarzyskie, żebyśmy się spotykali, razem jedli, rozmawiali, bo to są dobrzy ludzie, tacy sami jak my, to, że są cyganami, a my Serbami. Chciałbym, żeby takie podziały znikały i miały jak najmniejsze znaczenie. I to się udaje. No tak, pojawia się Anna, która przynosi jeszcze jeden imbryk herbaty. Widzicie, przed wami człowiek o najbardziej czystym sercu, który zawsze sądzi, że z lisa może zrobić psa domowego, ale nie przeszkadzam. I ona znowu wychodzi do kuchni. Pańskiej żonie chyba ci ludzie nadepnęli na odcisk. Tak, Anna nie za bardzo ich lubi. Po prostu. To inny temat. No dobrze, wracając do tego. Jakby widzicie, że Colin jakby też na zasadzie, jakby cyganie w tym momencie przestali go już interesować i to jest takie spojrzenie, wróćmy do tematu. I jakby... A ja tak dyskretnie w trakcie tej rozmowy właśnie tak się przemknę do kuchni, żeby z nią porozmawiać. Mhm, jasne. Więc wiesz, jakby on mówi, no to naprawdę, to znaczy, no nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale no chcę być szczery, że to jest bardzo w tym momencie skomplikowana sprawa, bo pierwsze, że oni mogą być naprawdę no prawie że wszędzie, jak powiedział wasz przyjaciel, a po drugie, że trudno tutaj szukać po śladach, bo tak jak mówię, pada codziennie śnieg, więc tych śladów po prostu nie ma. No dobrze, mój drogi przyjacielu, tak się będę z nim współufalać trochę, a on może to odebrać jako coś pozytywnego, a dla mnie to jest właśnie takie przeciąganie liny, już jak mój ojciec zasygnalizował. Po co ktokolwiek miałby iść do tego pieprzonego lasu? Co tam jest poza duchami i wilkami? No, rozumie pan, jeśli on nie chcę mieć naprawdę, no bo wierzę panu, jeśli on uprowadził tą dziewczynę, no to... Na rany Chrystusa. Nie kłamię. Edward, pamiętaj o tym, czego w bibliotece się dowiedzieliśmy. Może to ma znaczenie? Rozumiem. Ja już nie pamiętam, co wczoraj czytałem w gazecie. Świątynia bogini. No to gdzie jest ta cała świątynia może? Była. Seks rytualny. Słucham? Jaka świątynia? O czym panowie mówią? W okolicy tej wsi, z tego co wyczytaliśmy, była kiedyś świątynia bogini. Niech no rzucę okiem. Kybele. Tak. Kybele, ale to... Kiedy? To rozumiem, że jakoś dość dawno temu, prawda? Tak, bardzo dawno temu bodajże. No to panowie, co ja mogę wam... Przepraszam, no ja naprawdę chciałbym wam jakoś pomóc, no ale jeśli to było kilka dobrych wieków temu, no to
powinniście przybyć z ekipą archeologiczną, a nie pytać mnie prostego księdza, gdzie jest świątynia z IX wieku. Ja naprawdę tego nie wiem. A nie, nie zamierzam. A słyszeliśmy zupełnie coś innego od doktora. Słyszeliśmy, że jest pan uczony tym temacie. Skończyłem studia. Wiemy, że nie rozmawiamy z dyletantem. Ktoś, kto skończył studia, nie zawsze jest uczonym. Nie mnie pretendować do takiego miana. Dobrze, to skoro wy nie wiecie, patrzę na dwójkę naszych gospodarzy. Czy ona jest... Zdycham głęboko, to... Ona jest z kuchni, ale jest ktoś, kto może mógłby wiedzieć, bo wie dużo na temat starych, antycznych rzeczy. Cóż to tak? Słucham. Jest pewna kobieta starsza, która chyba też, nie wiem, czy jest doktorem, czy jest na tyle wiekowa, że nie sposób mi stwierdzić, czy ma jakieś formalne wykształcenie, czy nie, ale na pewno się zna na tym, która jest niezwykłą fascynatką tych tematów związanych z archeologią, z różnymi właśnie starymi wykopaliskami. No jest taką chałupniczą archeolożką, tak ją nazwijmy. To znaczy nie jest pracowniczką uniwersytetu, jest też, tak jak mówię, dość stara, ale mieszka tu w okolicy i bardzo często znajduje różne niesamowite przedmioty z dawnych epok i sprzedaje mnie, a ja je z kolei oddaję właśnie doktorowi Todorowiczowi. Więc jeśli ktokolwiek miałby tutaj wiedzieć, no to tylko ona. Może... Jak nazywa się ta pani? Gdzie ją spotkamy? Tak naprawdę wszyscy o niej mówimy babcia, bo jest po prostu no, taką trochę, jakby to powiedzieć, no nie jest członkinią naszej społeczności, prawda? Nie za bardzo. Niech zgadnę, mieszka w ostatnim domu we wsi. Nie, mieszka w lesie, w tym właśnie lesie. Ach tak, oho. Tak. No cóż, ceni sobie prywatność, co trzeba jej oddać. Jest trochę dziwaczna. Daleko w lesie? Tutaj na mapie, jakby pan nam pokazał. No to mogę raczej wskazać mniej więcej, jak się tam idzie. Ze 2 godziny na piechotę. Ale ja bym teraz absolutnie nie szedł, bo już robi się zmierzch, jest ciemno. To jest... przykro nam, ale to może być kwestia życia, a co najmniej zdrowia tej dziewczyny. Więc... Ja to rozumiem, ale to jest kwestia życia i zdrowia też panów, bo panowie mogą się tam zagubić i... Wie pan, chodził pan kiedyś po nocy w zaśnieżonym lesie? Tak się składa, że owszem. I poprawiam smoking. No jakby widać, że nie? Jakby wy nie macie pojęcia, jak wygląda chodzenie po serbskim lesie w nocy. Fieri, w międzyczasie, ty tam wchodzisz, ona widzisz, zmywa naczynia. Coś pomóc, coś dać? Znaczy, wiesz co, ja podchodzę i zaczynam pomagać jej wycierać naczynia, jakoś tam zmywać i tak... Och, jakiś pomiły. Mam wrażenie, że ma pani jakoś na pięku osobiście z tymi lokalnymi cyganami. A to za dużo powiedziane. No, rozumie pan, to są ludzie, którzy źle z oczu patrzy. Chrześcijanie, nasi przyjaciele i tak dalej. Proszę pana, no przecież to widać, że to są chrześcijanie na pozór, że oni tak naprawdę wciąż praktykują te swoje pokrzywione pogańskie wierzenia i że... No, ale widziała pani jakieś niezwykłe rzeczy takie, które by na to wskazywały? Proszę pana, niezwykłe. Pogaństwo nie jest niezwykłe, pogaństwo jest nędzne, proszę pana. Ale to wystarczy, że panowie zostaną na wieczór, to panowie zobaczą, co mam na myśli. Niech czyny przemówią za słowa. Rozumiem. No wiesz, pomagam jej, staram się w ogóle, wiesz, zrobić takie dobre wrażenie, żeby ją w razie czego obłaskawić i żeby mieć w niej sojusznika, jakby trzeba było coś tam jeszcze, wiesz, z mężem jej załatwić, czy ten, nie? Bo to jest trochę na zasadzie, mam wrażenie, może być trochę, wiesz, szyja kręcąca głową w tym domu. Trochę tak, trochę tak może być. Z drugiej strony masz wrażenie, że ci ciganie są trochę kością niezgody między nimi, bo to jest diametralnie różne podejście, więc jakby jak najbardziej ona, jakby jesteś trochę jej w tym momencie sojusznikiem, kimś, kto jest prawomyślny w tym wypadku. Wracając zatem do salonu, on jakby tak na was patrzy i mówi, oczywiście panowie postanowią, bo ja nie mogę za panów decydować, ale... Radziłbym się nie 2-3 razy zastanowić. Bo mogą panowie po prostu stamtąd już nie wrócić.
Myślę, że będzie osobnie poczekać do Anna z uwagi na to, że no, żaden z nas jednak nie jest zaprawiony w takich wędrówkach, a nie jesteśmy nawet u siebie, nie znamy tych lasów. Dokładnie no. Tak. Podejrzewam, nie macie jakichś zresztą, przewodników? Podejrzewam, że są tu wilki. Nie, proszę pana. Ja tak patrzę w tym momencie na tak, na są to wilki, takie jak Facia na przykład. I może nawet złapię jego spojrzenie i tak szepnę do niego, zawsze możemy iść do tych cyganów. No ja na nie pewno znają tak, okolice. No ja nie zasnę. Punkt. Oni więc... dzisiaj wieczorem mają tutaj przyjść, więc może niedługo się z nimi spotkamy i porozmawiamy. Okay. Tylko najpierw należałoby zobaczyć, co sobą reprezentują w ogóle. To może odwiedźmy ich po drodze do ale oni tutaj tej kobiety w lesie. No ubiegnijmy ich. Ja nie wiem, czy powinniśmy tracić czas. Wydaje mi się, że skoro ten człowiek uprowadził kobietę młodą... Sylwan, jaka jest pora dnia? No już jakoś, oni jakoś niedługo. Oni Manny, ale to jest sytuacja tak? Troszkę bardziej skomplikowana, bo jakby ona jest z nim już od paru tygodni. Kto wie, co on jej robi? Sylwan, ja dobrze kojarzę, oni jakoś niedługo mają się tak, pojawić. No to jest kwestia godziny, może maksymalnie dwóch. Jakby widzisz spojrzenie Colina, Edwardzie, i on tak do ciebie mówi. To znaczy, okej, okay, jeśli wy znacie tego Facie lepiej niż ja w ogóle nic o nim nie wiem, ale jeśli sądzicie, że on nic jej nie zrobi złego, wiesz, to nie ja ma patrzę, problemu, możemy poczekać. Ja patrzę w tym momencie na Colina i na Edwarda i mówię, być może to jeżeli poczekamy tutaj i porozmawiamy, rozmówimy się z nimi i dostaniemy usługi przewodnika, może nam oszczędzić błąkania się po omacku po lesie i ułatwi dotarcie tam szybciej niż gdybyście ruszyli teraz i później zabłądzili na przykład. Nie chcę panów rozczarować. Nie tak, że nikt nie chce panom pomóc. Mogą panowie pójść do lasu teraz w nocy, ale obawiam się, że nikt nie będzie z panami chciał pójść, bo naprawdę chodzenie po tym lesie w nocy w takim śniegu jest bardzo niebezpieczne i każdy będzie rozumiał panów tragedię, ale nikt nie będzie chciał ryzykować życiem tylko po to, żeby stać się panów przewodnikiem. Rozumiecie, tam są wilki, dziki, niedźwiedzie. Możemy zapłacić. To jest kwestia życia, a nie pieniędzy. Zresztą te pieniądze tutaj nie mają dużego znaczenia. No to co, mamy siedzieć tak bezczynnie i czekać? Nie, jeśli panowie nie chcą poczekać do rana, to poczekajmy pójść i zobaczmy teraz, ale sami. Wiecie co, ja myślę, że my nie powinniśmy decydować. Powinni zdecydować oni. Nie podoba mi się to, Edward. Cholernie mi się to nie podoba. Co ci się znowu nie podoba? No jak ta sytuacja wygląda, mi się nie podoba, że poszedł z nią do tego lasu i my tam teraz nie możemy pójść, tylko musimy siedzieć i czekać. Z drugiej strony, trochę głupio, jakbyśmy tam poszli i się dali zagryźć przez jakiegoś niedźwiedzia, nie? Ale z drugiej strony, wiesz... Może jednak powinniśmy działać, niedźwiedź w końcu też mamy krwawi, broń. Więc można go zabić. No właśnie. Cały las będzie wiedział o tym, że idziecie. Nie idziemy chyba do wroga, nie? Ta babka ma nam pomóc, a nie się nie dowiedzieć, że tak, my tak, ale do niej idziemy. Może niech wie, że idziemy. Weźmiemy jakieś lampy, pochodnie, cokolwiek, co nam rozświetli drogę. I w czym problem? W lesie nie byliście nigdy w nocy? Ja was potrzymam za rękę, jak będziecie tego potrzebować. Nie martwcie się, jestem z wami znowu. No dobrze, Edwardzko, taki masz plan, no to chodźmy. Tak patrzycie po sobie, nie? Ja tak się... Nie no, panowie, kurwa mać, przepraszam, gospodarze, ale... Ja tak patrzę po nich i tak założę się z wami o 5 funtów, że jeżeli wyruszycie teraz bez przewodnika, a ja zostanę tutaj i poczekam z cyganami, to że dotrę na miejsce przed wami. Pod warunkiem, że cię tam cygani wezmą, ale to możemy iść najpierw z nimi pogadać, jak się zgodzą. To mamy i przewodnika, i nie wiem, paru tam cyganów. A wiecie panowie, pod tym względem powiedzmy. Cyganie nie różnią się dużo od nas. Ja rozumiem, co Anna mówi, on jakby tak to powiedział, jakby, żeby Anna tego nie usłyszała, ale
to są prości ludzie, tak jak my, więc oni tam nie chodzą po lasach, żeby składać ofiary ze zwierząt. Oni też raczej tego lasu unikają. Ale oni, cóż, podejrzewam, że raz, że ten las znają ze względu na to, że... No cóż, powiedzmy tak, ja co prawda jestem marszandem i zajmuję się czymś zupełnie innym, natomiast w Prowansji i w czasie moich wędrówek miałem trochę do czynienia z tą nacją i wiem jakby... I tu w tym momencie jakby w pamięci mam różne spotkania z nimi, jak oni kantowali, kombinowali, różne szwindle, które były robione, próby robienia szwindli przez nich na mnie, próby, jakieś tam podchody w ogóle, kontakty przestępcze, wszystko. Przewija mi się tak przez głowę i przewijają mi się te rzeczy, które wiem na ich temat właśnie. I mówię, że po pierwsze jest duża szansa, że oni na przykład kłusują w tym lesie. I polują w nim, na przykład, to jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że oni bardzo, dla nich bardzo ważna jest rodzina, więc jeżeli usłyszą, że to jest kwestia tego rodzaju, to być może to przemówi do nich i jest szansa, że zechcą nam pomóc. Pieniędzmi też nie wzgardzą, jeżeli będą jakoś solidnie opłaceni. Fakt, że trzeba będzie trochę na nich uważać na pewno, ale jest szansa, że da się ich przekonać do tego. Obawiam się, że ma pan trochę błędne wyobrażenie i no mogą panowie raczej stracić może czas, próbując kogoś przekonać. Może ci tutaj są inni, cóż. Tak jak mówię, oni naprawdę tutaj żyją, uprawiają ziemię i hodują zwierzęta tak jak my, nie są jakimiś trubadurami podróżującymi od miejsca do miejsca, którzy na koniach polują na zwierzęta w lesie i robią różne niesamowite przygody. No dobra, to kiedy się można ich spodziewać w miasteczku, we wsi? Mają przejść gdzieś za godzinę, najdalej dwie, ale... Ojcze! I tak drapę się po policzku moim szponem. Czy ty przypadkiem nie grasz na czas i nie chcesz nas tu zatrzymać, żeby ta kanalia mogła zająć się na spokojnie moją córką? Edward, czy ty pozdodałeś łazum? Dokładnie, Antoine. Edward, jakby widzisz spojrzenie Edward, Kolina, nie? Na zasadzie jakby zagalopowałeś się, Krumaku, nie? Jakby. A jak reaguje? Tak, jak reaguje ten pop na to? No widzisz, że jakby gdybyście nie byli jego gośćmi, byłby bardzo oburzony teraz, jakby jest tylko na zasadzie słucham. Znaczy może tylko ukrywa emocje. No to rzuć na psychologię. Wiesz, no niech ojciec nie słucha tego bzdur. Zrozpaczony ojciec, wiadomo, no. Jest szczery. Proszę się nie brać do siebie słów zrozpaczonego ojca, no. Czasami... Znaczy ja to widzę teraz tak, albo teraz ruszamy, albo my trężymy do jutra i... Ruszamy. To, że nie wyruszymy w tej chwili, tylko za godzinę, nie oznacza, że będziemy tutaj czekali do jutra. Absolutnie nie zgadzam się na to, żeby czekać do jutra. To równie jest dobrze do jutra. Do jutra to będzie jakieś 9-10 godzin. Godzinę jeszcze możemy poczekać. Moi drodzy, godzinę poczekajmy na tych cyganów i wtedy ruszymy. Będziemy wiedzieli albo tak, albo tak. Tylko zróbmy tak, bo nie jest takie proste, mówi do was ojciec Todorowicz, bo widzicie, każdy zauważył, że przyszliście i jeśli chcecie tu zostać przynajmniej godzinę, to musicie teraz pójść na kolację do naszego sołtysa Nedicza, bo jeśli nie pojawicie się u niego na kolacji, to ja rozumiem, że może to dla was brzmi śmiesznie, to nie tylko będzie śmiertelnie obrażone, ale i cała wioska może się szybko obrócić przeciwko wam. No to chodźmy na kolację. Też jestem głodny przy okazji, no. Ale co to za obyczaje? To znaczy, że ten Włoch też z moją córką był na kolacji u sołtysa? Nie, bo oni poszli od razu. A, czyli wioska jest przeciwko nim. Doskonale. Poznajmy się z sołtysem. Weźmy chłopów. Niech rozpalą pochodnie, wezmą widły. Rozprawimy się z całą tą hołotą. Raz, dwa. Szczerze powiedziawszy, to wcale nie brzmi tak do końca źle. Posłuchajcie, co on mówi. Może właśnie nam jest potrzebna taka ekipa zgranych miejscowych, którzy będą potrafili w tej sprawiedliwości. Czyli bardzo realistycznie. Czy rozumiecie, panowie, zanim kogokolwiek będziecie chcieli skrzyknąć, to musicie wiedzieć, gdzie, a na razie
nie wiecie nawet gdzie, niestety, więc... To jest niemożliwe, żeby nikt nie wiedział, gdzie dwójka obcych... No tak, wiemy, poszli do lasu, wyszło. Proszę pana, poszli do lasu. Wydaje mi się, że nie ma tutaj zwiadowców na, kadrze, na każdym metrze kwadratowym lasu. Tak jak ktoś by szedł do pociągu i odjechał i od momentu, kiedy przestaje pan widzieć pociąg, to on może być potem w bardzo wielu różnych miejscach. No ja nie wiem, bo w Nowym Jorku mam taką sąsiadkę, która ma zaćmę, kataraktę i 95 lat, a wie doskonale o wszystkim, co dzieje się w naszej dzielnicy. No, ale nie mieszkasz w lesie. Nie mieszkasz w lesie. Moi drodzy, jakby chodźmy, prowadzicie te rozmowy, Colin jest zły, obok Edward jest drugi pewnie zły, nie wiadomo kto bardziej, może obaj są tak bardzo, że świat mógłby spłonąć. Zabijmy kogoś. Ja czekam tak. Aż Edward podejmie jakąś decyzję, moi bo drodzy, wydaje mi się, że i przechodzicie w takim razie do Sołtysa. Słuchajcie, to co się tam wtedy stało, to wy nie jesteście w stanie powtórzyć, bo jakby jesteście w stanie odtworzyć sobie w głowie wiele różnych zdarzeń, które przeżyliście, wiele różnych walk, momenty, kiedy zdobyliście części symulakrum, ale tego, co się zdarzyło na tej kolacji, to trudno wam to jakoś ułożyć sobie w głowie, co tam się w zasadzie działo. Dlatego, że duża chałupa, niezwykle serdeczny Todor Nedicz z jowialną, już taką lekko czerwoną od picia cerą, brodą, taka czapucha skórzana na głowie, przywitał was uśmiechnięty, goście, zapraszam. Jak weszliście do środka wielkiej izby, rozbrzmiewającej praktycznie harmidrem i hukiem głośniejszym niż na peronie dworcowym, to zapamiętaliście, że poznaliście siostrę Marię, tak, ona miała na imię Maria, siostra Sołtysa, później czworo dziadków, chyba jedna babcia miała na imię Julia, ale już nie pamiętacie, dwóch synów Todora z żonami, nie pamiętacie, i siedmioro wnucząt, albo ośmioro, tych wnucząt było ośmioro. I stół, wszyscy biegają, dzieci na siebie krzyczą, stół ugina się od jedzenia. Trzeba pici, kotlety z mielonego mięsa z takimi przyprawami podane na picie z ajwarem. Kajmak, czyli taki lokalny ser, trochę przypominający twarożek z miodem. Urnebes, czyli taka pasta z białego sera i papryki. Burek, to jest taki placek z ciasta filo nadziewany jagnięciną. Do tego sarma, gołąbki, czyli mięso i ryż zawinięte w liście winogron, i do tego jeszcze kupus, czyli kiszona kapusta. Do picia można napić się herbaty rntain, czyli z takim miejscowym ziołem o właściwościach leczniczych, pyszne miejscowe wino z jarzyn, no i to, co jest tutaj najlepsze, najbardziej emblematyczne, czyli rakija, czyli destylat w tym wypadku z moreli. Na zdrowie! Wszyscy piją rakiję, no oprócz dzieci, chociaż chyba jakiś mały Urwis podwędził jakiś kieliszek wujka i napił się rakii również. Niesamowici goście! Bardzo się cieszymy, że możemy was gościć, szlachetni panowie. Sylwan, ja w czasie tej imprezy, która będzie pewnie właśnie huczna i bardzo obfita w alkohol, będę tak manewrować, żeby... I poza może jakimś jednym kieliszkiem tej rakii, to żeby nie pić po prostu. Mhm, jasne. Ja również rakii nie tykam. Ale wiesz, to myślę, że każdy z nas, będą, albo to większość, będzie gdzieś tam jakoś tam lądowało stół. Zręcznie tak, żeby po prostu się nikt nie zorientował, że nie wypijam za wiele. I ja również rakii nie tykam, ale burek brzmi bardzo smacznie. Mhm. No tak, to jest wyjątkowo smaczne. Chrupiące, dobre danie. Ośmielę się bardzo chętnie, natomiast z alkoholem uważam, bo po prostu chcę zachować przytomność umysłu. Panie Sołtysie, ja już trochę zaciągam, bo tej rakii akurat nie oszczędzam. Panie Sołtysie, musimy iść do lasu. No ja tak, słyszałem, dobrzy ludzie, on jakby zdejmuje tą czapkę już. O, smutna historia, ale to Bóg pobłogosławi i na pewno znajdziecie tę biedną dziewczynę i wszyscy będziemy się tu cieszyć. Daj mi kilku chłopów. Tamten wygląda na rosłego, tamten wygląda na bystrego. Potrzebujemy kogoś, kto nas przeprowadzi przez ten las.
Może jeszcze kieliszeczek, co? Nalewać. Ostatni. Już na odchodne. Dla mnie też, mówi Colin, jakby bierze. Tak patrzy na ciebie, to jest takie najsmutniejsze zdrowie, jakie słyszałeś. Colin. Nie odpowiadam. Ja bym chciał wysądować tego... To nie jest trudno, za cholerę nie odda ani nawet syna, ani wnuka na to, żeby z wami poszedł. Absolutnie nie, jakby... Ale czy jest wam w tym drugie dno, czy po prostu oni się boją, albo jest wieczór, albo coś. Słuchajcie, naprawdę, dociera do was, że pierwszy raz chyba jesteście w miejscu, gdzie nie ma drugiego dna. Gdzie nie ma kogoś, kto jest przebranym kultystą. Naprawdę widzicie, że ci ludzie są prości, ale w swojej prostocie oni nie są bohaterami. Nie widzicie, że nikt z nich nie pójdzie do tego lasu z wami, bo... Fajnie, jak znajdziecie, będą się cieszyć. Zdrowią wam pyszne jedzenie wtedy. Nikt tam nie pójdzie z wami. No. No to ja się trochę wiercę, jestem poddenerwowany i spoglądam na zegarek. Czy to już jest taka pora, o której mniej więcej ci cyganie się powinni tutaj pojawić? Za chwil kilka powinni być chyba. Hmm? Co mówisz, bo nie słyszę. Za chwil kilka powinni być. Aha, okej. Okay. Da się tam tak wymknąć stamtąd po angielsku, tak? Dyskretnie, żeby nie zwrócić uwagi? Wiesz, tutaj... Znikniemy wszyscy, to ja nie wiem, czy się nie zorientują. Tutaj chyba nie trzeba po angielsku się wymykać. Tutaj wystarczy wyjść i tak nikt tego nie zauważy. Ani po angielsku, ani po polsku. No, to co chcesz zrobić, Fieri? No będę chciał się wymknąć właśnie tak, żeby już gdzieś tam, wiesz, wypatrywać ich po prostu. Ja łapię jeszcze Edwarda i Collinsa, żeby pamiętali, że warto już się zbierać. I że idziemy. Nic z tego nie będzie, nagabywanie chłopów. No co, idziemy jednak? Mówi Colin. No to zobaczmy jeszcze, co ci cyganie przyniosą ze sobą. Co, właściwie nie rozumiem pytania, to oczywiście, że idziemy. No do tej pory chcieliście siedzieć i pić. Odbiło mu się i jeść. Słyszałeś, że trzeba się przywitać z miejscowymi, żeby potem nie było kłopotów. Tak, tak, słyszałem. Mówka pracuje. Znajdziemy ją. Nie martw się, dziadku. Tak, wiem. Wiem, że znajdziemy. Fieri, widzisz, że od strony drugiej tej, odwrotnej, w której przyszliście, zbliża się kilka postaci. Jakby zmierzają w stronę domu, no właśnie sołtysa. No to, wiesz, zatrzymuję się taki... Stoję tak, żeby mnie widzieli, żeby nie wyglądało, że się jakoś skradam czy coś, ale też po prostu tak ten... Czekam. Widzisz, że na czele idzie kobieta, która wygląda na rzeczywiście tą nestorkę tej społeczności. Ubrana jest niezwykle kwieciście, ma na czole taką jeszcze opaskę kolorową, ale ma jeszcze fajkę i tak wygląda dość... Powiedziałbym, no wiem, ciekawie, jak to wygląda. Barwnie. Wiem, jak to wygląda. Wiesz, pyka z tej fajki. Idzie też paru mężczyzn z lampami. I widzicie, że... Znaczy, ty w zasadzie widzisz. Idzie też między nimi taka bardzo młoda, ładna dziewczyna. Taka 19, może 20 lat. I widzicie, że jakby, ty jakby Fieri, oni przechodzą obok ciebie, nie zwracając na ciebie zbyt wiele uwagi. I w środku wysiedząc, nagle słyszycie pukanie i cisza się robi. O, to już teraz, no ładnie wyglądajcie. Todor, popraw koszulę, już. I przestań ciągnąć brata za ucho. Krzyknął sołtys. Porządek mi tu. Bo rytuał nie wyjdzie, nie będzie deszczu, nie będzie co do gęby włożyć i wszystkie poumieracie z głodu. Bachory. Jakby widzisz, że Colin się tak lekko spiął, nie? Bo jakby kolejny świetny ojciec, nie? Przechodzi sołtys i otwiera drzwi. I jakby widzicie, cała ta gromada wchodzi do środka. Jest wam przedstawiana właśnie Luminica Węclowicz, czyli właśnie ta starsza cygańska tej wioski. Właśnie paru mężczyzn, jakaś tam też jest jeszcze może z kobieta, czy ze dwie kobiety, ale jakby w środku zainteresowania jest ta kobieta młoda, ta dziewczyna z czarnymi kręconymi włosami, ciemnymi również oczyma. Cyganie zaczynają śpiewać, jest taki
taki rytm w tym wszystkim pobrzmiewa, takie to jest lekko, no może nie monotonne, ale właśnie rytmiczne. Żona sołtysa podchodzi z takim niewielkim dzbankiem wody jest tak lekko, ramiona jej polewane są właśnie wodą przez tą kobietę. W sensie te, ramiona tej dziewczyny są polewane przez żonę sołtysa, nie? No i jakby po chwili kończą śpiewać, no i się wszyscy już normalnie witają, dzień dobry i tak, znaczy dobry wieczór, zapraszają do stołu i widzicie, że jakby ci cyganie dosiadają się do stołu. To był chyba ten rytuał, który miał być, nie? I oni siadają. Ty, Fieri, zostajesz na zewnątrz, czy też chodzisz nie, do środka? Nie, ja się wsunąłem do środka też, jak zobaczyłem, jak oni mnie tak minęli, nie wiem, czy ona się przyglądała mi w ogóle, czy nie, widzicie, cokolwiek. Że jakby ci cyganie nie są szczególnie wami zainteresowani, jakby oczywiście tam grzecznościowo wam wszyscy skinęli głową, ale, ale wiecie, że ta luminica prowadzi rozmowę z sołtysem, coś tam gadają ze sobą po serbsko-chorwacku, a inni cyganie też zresztą innych domowników rozmawiają. Wiesz co, ja tak w pewnym momencie, jeśli jest możliwość tak, żeby wiesz, żeby im tam nie przeszkadzać za bardzo w tej rozmowie, też jakby wiesz, tutaj nie wchodzić w paradę, tak spróbuję zagadnąć do tej właśnie tej starszej cyganów, tej luminicy, albo może, nie wiem, tak zapytam jedno czy drugie, jak... Właśnie, czy mówią w innych językach, nie tylko po serbsku, prawda? Godaj, godaj, my nie tacy głupi, rozumiemy. Znakomicie. I wiesz, no w zasadzie, żeby nie przedłużać, staram się wyłuszczyć, jakby jaka jest sprawa, że tutaj bardzo zależy nam na tym, żeby wynająć przewodnika, który mógłby nas jak najszybciej doprowadzić przez las do domu, w którym mieszka właśnie ta starsza, ta babcia, jak ją nazywają tutaj. Ze względu na to, że właśnie dziewczyna, która jest tutaj córką jednego z naszych towarzyszy, a wnuczką drugiego, została przez tego człowieka porwana i zależy nam na tym, żeby jak najszybciej ustalić, co się dzieje. Las niebezpieczny, złe to miejsce, mój drogi przyjacielu, złe to miejsce. Duchy się tam lęgną różne, a żeby zbierać się i porywać dusze ludzi. Dlatego wiemy, że jakby pod opieką lokalnych, zwłaszcza cyganów, będziemy bezpieczniejsi. To nawet wie taki gadzio jak ja. Mój drogi przyjacielu, my możemy się chronić w naszych własnych sadybach, ale tylko nieroztropny pójdzie w paszczę potwora. Las to złe miejsce. A czy są w tym lesie jakieś miejsca szczególnie niebezpieczne? I włączam się do tej rozmowy. Czy ja wiem? Mogą takowe być, mój drogi przyjacielu, ale nie jestem ci w stanie ich palcem wskazać. Tam, gdzie się lęgną duchy, tam i też niebezpiecznie może być. Tam macie jakiegoś przewodnika, kogoś, kogo można by wynająć, płacąc oczywiście, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj ktoś na tym stracił. Przyjacielu. Albo ryzykował na próżno. My tam nie chodzimy, tam niebezpiecznie jest. Wydaje mi się, że więcej nie zyskamy, Thierry. Czy ona mówi szczerze, czy coś się za tym kryje, wiesz? Bo jakby tutaj staram się... na psychologię. Ja bym przysiadł obok. Mnie bardziej interesuje ta młoda dziewczyna. Niestety nie. Ja do tego przyjdziemy. Ale... Z Włoch jestem, z Sycylii. Włoch. I tak i u nas, jak i u was, rodzina jest najważniejsza. Mojemu przyjacielowi córkę porwali. Taki jeden, wysoki. I wiemy, że przybył tu. I poszli w las. Córa... Patrzę na tą młodą dziewczynę. Jego córka jest w jej wieku.
chcemy zadośćuczynić. No, wielkie to dzieło, na które się porywacie, ale i szczytne. Rozumiem to. Rozumiem to jako matka i babka. Opowiedzcie mi, dobrzy ludzie, a wy wiecie bodaj, gdzie iść? Ponoć w tych lasach niedaleko stąd jest jakieś miejsce, jakaś stara świątynia? Była. Kultu była. Jakieś. Była. Kobiety. Dawno, bardzo dawno temu, i wiele wieków temu z była. Tą świątynią? Tak podejrzewamy, że tam ją mógł wziąć, bo ten mężczyzna, on się złymi praktykami, jakimi czarami zajmował, okultystycznymi rzeczami. Szukaj wiatru w polu, przyjacielu. Najpierw chcemy dostać się do kobiety, którą zwiecie tutaj babcią. Ona udzieli nam wiedzy, która pomoże nam połączyć parę kropek. Jest wszak jedną z najmądrzejszych kobiet tutaj, jak nie najmądrzejszą. I myślę, że odpowie na nurtujące nas pytania. I być może lepiej zna ten las niż nie jeden z mieszkańców tutaj. Podejrzewam, ja tak przyglądam się troszeczkę też tej starszej cyganów, bo przypuszczam, że stwierdzenie, że tamta jest najlepiej zorientowana i najbardziej kompetentna mogło jej... No to wy z nią rozmawiacie właśnie. Tak, nie, ale wiesz... stwierdzenie, że babcia jest najbardziej kompetentna, mogło jej być... Zawieźmy na chwilę tę sytuację, za chwilę któryś z was rzuci na perswazję, to zastanówcie się, który z was żeby to zrobił, z tych, którzy się odzywali oczywiście. No to ja w zasadzie Antoine i Mechmed. Dobra, to za chwilę ty jeszcze nie rzucaj. Maldi, ty wspominałeś, że chcesz podejść do tej młodszej dziewczyny? Mhm. Ona, widzisz, tak stoi trochę w rogu, jakby... Może przytłoczona tym harmidrem, może ona nie jest taka otwarta, taka towarzyska bardzo. I tak popatrzyła na ciebie trochę zdziwiona. Mówisz po angielsku, moja droga? Trochę? Ja niestety nie znam waszego języka, ale chciałbym ci powiedzieć, że przybywamy tutaj w bardzo ważnej sprawie. Poszukujemy młodej dziewczyny, takiej jak ty, córki mojego przyjaciela, która została porwana. Nie tylko ona tam jedna w lesie zniknęła. Nie tylko ona jedna? A często znikają tutaj młode dziewczyny? Nie często, ale las pochłania to, co chce. Las bierze, bo może. Czy to ma coś wspólnego z tą świątynią, która jest gdzieś w lesie? No tak patrzę. Macie wrażenie, że naprawdę jesteście jedynymi ludźmi, którzy w tej okolicy wiedzą o tej świątyni. Każdy, jak mówicie o niej, to patrzy na was w zasadzie, ale o co? No właśnie, kurczę, ona była 12 wieków temu. No i co z tego? Nie. Może został po niej jakiś kamień po prostu. Może jakieś miejsce mocy po prostu. Wiesz, takie rzeczy po prostu nie znikają, nie? W sensie, no ty do niej mówisz, czy tak ogólnie? Tak, do niej to mówię oczywiście. Aha. Ona tak patrzy. No wiesz, skoro są jakieś krążą tutaj legendy i pogłoski, różne sobie szeptają ludzie rzeczy, to może po prostu się podzieli czymś ze mną. Aha. Ona tak patrzy na ciebie właśnie, zastanawiając się, czy może ci zaufać, czy też może nie. Tak. Widzisz, jak masz na imię? Masz wyłączony mikrofon. Manly. Kiedyś były dwie takie osoby, które wyglądały tak. Ja i moja siostra bliźniaczka. Kcera. Ale pewnej nocy Kcera zniknęła z kołyski. A potem ja ją widziałam. Widziałam ją, jak szła w lesie.
Zawołałam za nią, ale wtedy rozwiała mi się przed oczyma. Wiem, że ona tam jest. Ona albo jej duch żyje i opiekuje się mną. Nie wiem, co się z nią stało, ale może dziewczyna, której szukasz, jest razem z moją siostrą. Może ich duchy zjednoczyły się z wielkim duchem lasu. A ta babcia, o której mówi się tutaj, która, ta kobieta, która mieszka w środku lasu samotnie, czy wiesz, gdzie można ją znaleźć? Słyszałem. No to chyba każdy tutaj o tym wie. Czy jest jakiś szlak albo ścieżka, którą można się do niej dostać? Nie, ale... Znaczy nie jest oznaczone, ale... Wystarczy iść na północ do wzgórz, a później skręcić na wschód i się tam dojdzie. A czy jest jakieś miejsce konkretne, gdzie widziałaś twoją siostrę, czy to był sen jakiś? Nie, po prostu na skraju lasu. Na skraju lasu. Nie, widziałam ją na własne oczy. Wiedziałam, że to ona wyglądała praktycznie tak samo jak ja. A kiedy ją widziałaś po raz ostatni? Rok temu może? Rok temu, a zaginęła jako dziecko, tak? Tak. I jak to się stało, że ją poznałaś po tylu latach? Była moją siostrą bliźniaczką, jak powiedziałam. Wyglądała tak samo jak ja. Nie musisz się o nic bać. Jeśli duchy zechcą, wasze losy splotą się ponownie, a jeśli nie, to ona wciąż gdzieś będzie żyła i wciąż będzie przy tobie albo przy tym, kto jest jej najbliższy. Ta dziewczyna, którą szukacie. Wolałbym uniknąć tego, że ona przedostanie się do świata duchów. Wolałbym odzyskać ją całą i zdrową. Wiem, ale to, co my chcemy, nie ma najmniejszego znaczenia. I ona odchodzi. Antoine, no to rzuć na perswazję. No to zobaczmy, to jest w ogóle chyba moja najsilniejsza cecha i oczywiście muszę mieć. Doskonałem ci tego rzutu. Może miał jakiś dodatek za to, że ja tu tak dzielnie pomagałem włoską krwią. Tak? No ja dobrze, to masz z kością premiową, to rzuć jeszcze raz. W sensie ten rzut zostawiamy. Dobrze. I rzuć jeszcze raz. Dobrze, zobaczymy. Nie spierdol tego. Weszło. No. Oj, niechcący psychologię kliknąłem, ale to weszło. Na jedno chodzi wychodzi. Bo tam mam 81. No. Oj, dużo chcecie, ja rozumiem. Ból wasz jest bólem waszym i my wiemy, my Ciganie, czym jest rodzina, ale przez to nie chcemy sami dekompletować naszych rodzin. Nie chcemy też, by inni cierpieli. A więc... jednak giną tutaj młode dziewczyny. Ona tak spojrzała na ciebie. Jakby wiesz, nie skomentowała tego. I znowu jakby ty sądzę, jakby stoisz gdzieś tam trochę z tyłu, nie? Bo właśnie skończyłeś rozmawiać i idziesz w stronę stołu. Ona jakby zwróciła spojrzenie na was znowu. Zróbmy może zatem tak. Nikt z nas nie będzie chciał tak po prostu iść do lasu, nie wiedząc czego szukać. Gdzie szukać w zasadzie. Pójdźcie zatem może do tej babki. Jeśli ona wam da jakieś konkretne wskazówki, to wróćcie do nas i pójdziemy z wami. My już z Colinem zakładamy czapki, zawijamy szaliki, wkładamy rękawice. Ja też. Stoję tak w wejściu, patrząc na... Staliście obojętni. Komu w drogę, temu trampki na nogę idziemy. Gdzie, w Australii nie ma takich powiedzonek. Myślę sobie, a mówię ci to nawet, jak podchodzisz już się ubierać, nie? O co chodzi? Ja tak jeszcze zanim wyjdę, pytam jej się, czy masz jakąś radę, jak się strzec przed duchami? Ona się tak uśmiecha. Ta.
Powiedzmy, że to jest mój mały prezent dla ciebie i dla was wszystkich. Żeby nic wam się złego nie stało, póki nie macie naszego wsparcia. I zdejmuję taką małą kościaną piszczałkę, którą miała zawieszoną na szyi. Jeśli będziecie w potrzebie, zagwiszcie nią z całych sił, jakie macie w płucach, ale tylko raz. Możecie to zrobić tylko raz. Jeśli raz tak dmuchniecie, więcej już nie będziecie mogli ją użyć. Użyjcie ją tylko w momencie największego zagrożenia. I ty, Antoine, ją bierzesz i widzisz, że to jest bardzo stara piszczałka. Na tyle stara, że tak bardzo niewyraźnie jest na niej wygrawerowane Fortes Falcone Stilius Corvus. Ja tak patrzę najpoważniej na świecie na nią i... Legionistka! Tak zrobimy. Awe Cezar. No, więc moi drodzy, zbieracie się i macie przed sobą ciemny, ponury las. Colin patrzy na ciebie, Edward, i podaje ci dłoń. Co, żegnasz się? Widzisz mnie? Jak ktoś ma zginąć, to chyba ja pierwszy, nie? Dobra, dobra, panowie, nie wybierajcie się tam na drugą stronę. Edward, jakby on cały czas trzyma tą dłoń. To jak dojść do tej babci? Tamtędy. I wskazuje drogę, którą wskazała mi ta młoda dziewczyna. Już 2-3 razy słyszeliśmy tę drogę, wiemy jak tam dojść. Mniej więcej. Aha, dobrze, no to prowadź. To się odwzajemnie. Ksiądz tam też mówił o niej. Pop. No tak, tak, dobrze. Panowie, ja. W momencie, jeszcze się zatrzymajmy się na chwilę, bo jeszcze Edward, jakby podajesz dłoń. Tak. To jest takie mocne. Mocny uścisk, który ma pokazać, że jestem równie zdeterminowany jak on. A pewnie nawet bardziej. Jakby on mówi do ciebie jeszcze 2 słowa. W zasadzie 3 słowa do ciebie mówi. I znowu z taką dużą determinacją w głowie, w głosie. Nie spierdol tego. Jakby wiesz, że to nie chodzi tylko o te poszukiwanie. Wiesz, że gdzieś chodzi o całe życie, o to, co przed tobą. Chodzi o Katerinę, Aurorę, o to wszystko. To najlepsza rada, jaką mogłeś mi kiedykolwiek dać, tato. Ruszajmy po moją córkę. Dziecię. Otwierają się przed wami ciemności lasu. Lasu, który budzi tutaj u ludzi paniczny wręcz strach. Lasu, w którym może są duchy, może jakieś jeszcze inne potwory, a może tu nic nie ma oprócz dzikich zwierząt. Może to tylko strachy. Wyolbrzymione strachy. Moi drodzy, jak to będzie, no to przekonamy się już w następnym odcinku, który was bardzo serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że będziecie z nami dalej, bo będzie się działo. Będzie się działo, będą różne ciekawe rzeczy i tak można tylko powiedzieć, że... Będą momenty. Będą momenty, a w zasadzie mówiąc konkretnie będą akty, bo wasza wyprawa do lasu będzie podzielona na kilka aktów ubogaconych w ilustracje im odpowiadające i w pewne cytaty. Ale żeby dowiedzieć się więcej, to bądźcie z nami dalej. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.